Filmik z cyklu Jak z facecika stać się prawdziwym mężczyzną. Drodzy panowie, jeżeli chcecie się stać prawdziwymi mężczyznami, to nie jest to takie proste. Ale żeby było wam łatwiej, to kilka takich uwag do was. Kolejna uwaga z całej listy uwag to jest taka, że jak się ożeniłeś, jak zdecydowałeś się na jakąś niewiastę i postanowiłeś z nią być na stałe, to zapamiętaj, że podstawą jest, że ją kochasz. Pierwsza, naczelna zasada, ją kochasz. Druga zasada, kochasz ją. Pamiętaj, druga zasada to jest kochasz ją. Pierwsza, ją kochasz, a drugą kochasz ją. Pamiętaj. Trzecia zasada to kochasz ją nad życie, nad życie. Czwarta zasada, kochasz ją nade wszystko. A piąta zasada, to jeżeli się zdarzy coś niepasującego do pierwszej, drugiej lub trzeciej lub czwartej zasady, to znaczy, że jest to chwilowe. A skoro coś jest chwilowe, to nie, w ogóle nie wpływa na ani na pierwszą, ani na drugą, ani na trzecią, ani na czwartą zasadę. Dlatego pamiętaj, jak się zakochałeś w niewieście i dana białogłowa, dana niewiasta z jakichś powodów zachowuje się nieco inaczej niż do tej pory, to patrz punkt pierwszy, jak nie wystarczy, patrz punkt drugi, jak nie wystarczy, patrz punkt trzeci, jak nie wystarczy, to skorzystaj z punktu czwartego. I pamiętaj, skoro kochasz niewiastę, to drobiazgami się nie przejmujesz. Drobiazg wiadomo, że jest bloblikiem, drobiazgiem, jest czymś niewielkim. Pamiętaj, jak się zdecydowałeś, kochasz, to na tym opierasz swój związek z kobietą, nie na czymś innym. Na żadnych innych zasadach nie opierasz. Zdecydowałeś się, kochasz i nie ma innego, nie ma wyjątków od reguły. Rozumiesz? No i dlatego pamiętaj, w ten sposób nie tylko uratujesz wasz związek, nie tylko uratujesz niewiastę, ale przede wszystkim w ten sposób uratujesz siebie przed całą kupą wątpliwości, które faceta mogą dopaść. I jak staniesz się prawdziwym mężczyzną, to tych wyjątków będzie coraz mniej. Ja nie mówię, że znikną zupełnie, ale będzie ich coraz mniej. Pamiętaj, od ciebie zależy, ile będzie wyjątków od reguł. To jest ważne. No. Kochasz. Pamiętaj.